I powiedzcie mi, że natura nie jest kobietą, skoro co roku dostaje miesiączki. Głupia jesień. Panie, panowie, witam w Cube World, gdzie moja żaba stała się magiem ognia. Nie mogę, przecież to jest gotyk jest. To jest jebany mag ognia z gotyka, albo ten główny zły. No, nie, no, inaczej to nie wygląda, z jebaną procą chodzę jeszcze dodatkowo i zamordowuję rzepy. Niestety straciliśmy jeden odcinek, jeżeli ktoś widział mój odcinek informacyjny. Może się pojawił, może nie wiem jakim po kolei to stawię. Jednakowóż mamy za zadania dzisiaj trzy. Pierwsze to znaleźć jaskinię w tej bardzo miłej górze. Bardzo wykwintnej miłej górze. Później, czy albo zginąć. Zróbmy coś po kolei. Albo zginąć, albo znaleźć wyrko. Ponieważ nie jest to normalny świat, jest to piekło. Jak to się nazywa? Trudne słowo po angielsku zwane Sidem. To jest Sid 666. Ej, no nie miałem wyboru, musiałem to zrobić, tak? Skoro nie ma limitu liczb ani w górę, ani w dół. A musimy... Kurde, naprawdę nie wiem jak to działa, że mi się ulti władza. Nie spierdalać! Wreszcie jakoś nauczyłem się tego używać. Nie, oni się nauczyli mnie zabijać w międzyczasie. Fuck. U, pieniądze. Oddajcie mnie, oddajcie się, oddajcie mnie, moje HP. Zostaw mnie. Dobra, skupmy się, Żok. Szukamy jaskini, ponieważ chciałem zdobyć jeszcze odrobinę resursów. A ostatnio miałem szczęście do jaskiń, ale oczywiście ich nie oszukałem za bardzo. A teraz, kiedy szukam, ich nie znajdę, ponieważ tak trzeba. A trzeba tak, ponieważ... O, widzę jaskinie, dobra, cofniemy się kawałeczek, ale tego wymaga... niedźwiedzio, świnie, cholera jasna, wszystko tu jest świno, coś tam. Okej, wygląda jakby się staczaliście z górki, to ja się staczam. Z moim poziomem. Jaskinie widziałem, czemuś się ukraść. O, one są takie małe, o skulbule, one robią sprinta na was. Na rogi cię nadzieję, dzisiaj zginie. Zapomniałem, że to mnie toperze. Sporo fajnych rzeczy można. Leftovers, okej. Okay. Nie wiem, do czego te kamyki właśnie są, bo trochę ich znalazłem, ale tutaj są surowce i świecące grzybki. Naprawdę, ja chcę wiedzieć, jak zdobyć lepszą latarenkę. Ta jest taka do dupy. Niestety do świata, do którego się zaraz udaniemy, czyli ciasto tu, i także zaczyna być noc, więc nie jest jasno, nie jest. I bardzo ciężko się tu czegokolwiek szuka, kiedy nic nie widać, jak chcę lepszą latarnię. To jest przyjaciel. Dzień dobry. O nie, to ta stara baba. Chyba dostała mocno w łeb ode mnie i zapomniała, co się stało ostatnio, okej. Może być, bo ja jestem zadowolony z tego obiegu wydarzeń. Wybiegu. O, jak ona jest tak brzydka, że wybieg. Dobra, nie tędy. Idziemy innym wyjściem do wyjścia. No, a tym razem coś widzę w tej skinie. A, to ona. Chyba poświata jest, ale chyba dlatego, że zaraz tu jest wyjście. Dobra, najpierw obszukamy jedną stronę. Oczywiście Batman musi przeszkadzać. Wydocha z mojego życia i mojej jaskini, która jest twoja. Ale exp twój jest mój, wiadomo. Co twoje, to moje i te sprawy. Niestety ta jaskinia była dość goła, szczerze mówiąc, jak na te rozmiary. Szczerze zastanawiam się, część niby skał można wysadzić bombami. Ciekawe, zastanawiam się, czy to te, które tobie tak czasami stoją w polu, tak dziwnie, a jeszcze jeden, nie no. Stara babcia pilnuje, przestraszył się jej, emigrują z jaskini, o biedule, biedaki. No i na razie idziemy w stronę tego bossa, szczerze mówiąc, odkryłem, że tak jest mi łatwiej znaleźć drogę. Po prostu kieruję się mniej więcej w dany placek, stronę kontynentu, zamiast nawet pamiętać strony świata. Wygląda jak województwo. Okej, okay, to są landy, tak, to są landy. Pamiętajmy, że jesteśmy w Niemczech i są złodzieje ogólnie. Tak, wszyscy Niemcy to złodzieje, bo my kradniemy im auta, oni ziemię nam. A ej, w sumie się zgadza, no, jakby co, to ryspiskowe to tylko żuka. Tutaj się tworzą wszystkie. Juhu, a ja wspinam się też po górkach. Wszystko w jednym, pszczółki, czerwone pszczółki, prawda? One pilnują minibossa, którego tutaj nie ma chyba. No, bym chyba zauważył. Tak sobie myślę.
Czy ja czerwone, czerwone. O ile z pomarańczowymi mogę walczyć, to czerwone nadal są nie złe motherfucki. Nie wiem, czy powiedziałem, ale wszystkie itemy, które mam na sobie praktycznie, są ze sklepu. Chyba tak, zbroję kupiłem, potem okazało się, że nie mam żadnych rękawiczek, nigdy ever nie miałem rękawiczek, więc sobie kupiłem jakieś badziewne, ponieważ następne wymagały tralzyliard więcej powera ode mnie. Uuu, jest wilko. Czemu to? Jak nagrywam, to rzadziej działa. Jakieś takie, zawsze coś musi się na mnie zemścić, zawsze, no. Nie. A czy ja w sumie to kumam, po prostu świat mnie nienawidzi, ja mam absolutne szczęście na minusie mam. Ogólnie plan w tym świecie jest tutaj, tutaj i dalej. Zrobimy takie bumeranki, będziemy wracać potem do miasta. W ogóle wymyśliłem sobie fajną strategię, że można zrobić specjalnie jeden świat, w którym po prostu będziemy w sklepie. Dobra. A nie, wyszedłem z gry. Fuck! Ale przypał. Skoro już jesteśmy w świecie przypału i włączyłem z powrotem grę, zmieńmy świat, ponieważ się uleczyłem, przecież właśnie po to chciałem. Tak jak powiedziałem, piekło, Seed 666. A tu jest bardzo długi Seed, który nic nie oznacza. I czekoladia! 100 km2, 139 km2. Taki kawał szedłem i 130... Aha, bo tu w sumie właśnie zobaczycie, dlaczego jest aż 100 tutaj w sumie. Ponieważ zrobiłem nawrótkę z bossa w lesie, którego pokonałem wyłącznie dlatego, że akurat dwóch bohaterów przyszło, tylko dlatego. I oczywiście zjebał się... Jestem na bagnach ciemności. Zjebało się trochę ogólnie audio i musiałem wywalić. Tak, nasz cel jest zachodzący zamek słońca, czy zamek zachodzącego słońca, czy jakoś tak. Muszę zdobyć wooden bloki. Bo nie mam do upgrade'ów nic. Wow, yeah, defeat ruler of the ruin of Sana. A jeszcze nie zwiedzałem tego zamku, szczerze mówiąc. I zaczynam żałować, że nie mamy skilla na wspinaniu się. Okej. To było dziwne. Jakbym był w kościele, bo ktoś kuł narzędzia. Fuck, spadłem. Okienko. Co my tu mamy? Cześć, szkielet? On ma siekierę? Oni chyba mają takie siekiery, jakby... O, żeż ty! Aleś ty wielki! Ale mam przejebane! Chciałem tylko zobaczyć, jak bardzo mam przejebane z nimi. Widzę, że bardzo. To on tak wali? Nie wiem. Lanco, gdybym miał normalne wspinanie się, to bym się wspinał, ale nie. Żuk musiał wydać na jebane pływanie, bo po co? Poca! Oj, dobra, tutaj także nie ma wejścia, ale ciemna! Wow. Tędy mogę się chyba wspiąć, tak sobie myślę. To jest w ogóle połączone z tamtym dalej. Chyba nie. Okej, ale widziałem, że jest w tej wieży, więc muszę jakby się dostać do tego kompleksu. Ale żebym wyskoczył! Nie no. Olimpiada w zasięgu moich łapek, czy co tam żeby mają. Jestem! Wspiałem się nadarem, no. Gdzie jest wejście? Czy tam są po prostu... Czy tam... Nie, to było chyba okno. No. Gdzie jest wejście? Gdzie jest jebane wejście? Duchy, powiedzcie mi, gdzie jest wejście? What the fuck? Ej, o! A, myślałem, że jest bardziej niż podejrzana dziura. Okazało się, że jest bardziej niż nudna dziura. Gdzie jest wejście? Where are you? There is nothing special. There is something special. The boss. No, seriously, gdzie jest wejście? Na górze nie ma. Tutaj nie ma. Po bokach? What the fuck? Czyżbym musiał tu wrócić potem sam bez was? Cóż za los, spotka żuka. I dlaczego tam jest taka wyjebana wieża? A może jest taki kompleks pod ziemią, się łazi korytarzami, a tutaj gdzieś jest dalej wejście jednak. Jebane kraty. Znajdę wejścia. Choćby miało mnie to zabić, co akurat jest pewne. Land of Sugar. Tak jak powiedziałem, wszędzie są literówki. Wcześniej znalazłem lasagne czy czegoś tam. Wow, znalazłem wejścia, oni znaleźli mnie w ich wejściu. Ciemno, wpadłem do wody. Jest cóż za piękny wstęp. Ale przynajmniej nie mają plus jeden czy coś takiego, mają zwykłe. Chcę
Chcie mnie zawsze prawić o zawał serca i w ten sposób zabija pier... Nie, no tu jest za ciemna! O Jezus Maria, ile to jest? Zostawcie mnie! Ja chcę nową broń! Ja chcę nową broń! Uspokój się, ziom. Ziom! Nie widzę cię! Walka w ciemnościach przeciwko ciemności! Jeden HP, pfu, exp. Macie łóżko w środku? Powiedzcie, że macie łóżko w środku. Tak, są schody chyba na dół. Ej. Noc jest ciemna, wyłączyłem latarynkę na chwilę. Normalnie w jakimś horrorze, no. Nic nie widzę. O, waza. Parsa! Parsa! Więcej parsa! Może na dole mają łóżka dla więźniów czy coś? Jezus Maria, nic nie widzę. A wy tym bardziej. Skrzynka. Sprzęt! Nie, dla Warriora oczywiście, że tak. I różka, która jest... Tempo ma mniejsze. Nie wiem, co to tempo robi. Ale w sumie to jest mniej więcej taka sama różka. Gówno widzę! Dobra, jeszcze się tu nie pchajmy, szczególnie jak jest noc. Łowej! O, bo co mi się przypomniało, jak tylko stworzyłem ten świat, oczywiście natychmiast rzucił się na mnie potwór, więc w piekle, znaczy się. Dobra, ja się wynoszę z tego landu, sam potem znajdę łóżko, bo po chuja widać. Dusty Gold. O, to wielkie, damage większy. O, ja mam lepsze cusie, coś tam. Czemu czasami świeca, czasami nie? To nie powie mi Alfa, o nie. Wynosimy się, jest tu ciemno. Serpenu, no, teraz muszę myśleć nad tym, co robię. Dobra. Nie jest tak źle, tamte potwory miały niebieskie imię i w miarę ginęły. Ale ja muszę mieć jakieś miksturki, albo chociaż jedzonko, przede wszystkim jedzonko. To wie, na razie się udajmy do... piekła. Tak, piekła. Idziemy do piekła. Bo w piekle jest lepiej niż nie w piekle. Do czego to doszło? Gdzieś tutaj, idziemy tędy, jeżeli dobrze pamiętam. Nic nie widzę, wiem, haha, Bark Beetle, spróbujemy! Nie, dwa! Kiedy się coś próbuje, się próbuje pojedyncze! Nie można spróbować się zabić wielokrotnie! Latku się nie zregeneruj tutaj, bo oni tu są, a ja wiem, że to tak się nie regeneruje obok zaraz. Nie, chwila, tu nie ma regeneracji, to jest łóżko. Pomyliło mi się. Gdzież ja bym się zregenerował? Nawet dobrze, jestem odwrócony. Świat się wczytuje, a można grać. Trochę lepiej niż w Minecrafcie, muszę przyznać. Jest ten wizerz. Nie wiem, myślałem, że jakiś taki trollowaty, gnomowaty coś z siekierką idzie. Albo z motyką, bardziej z motyką to wyglądało. Ale nie, to jest jebany tak. Oczywiście, że tak. Kolejny dywanik do kolekcji. Matka Natura oczywiście ma ciężki okres, ale nie przeszkadzajmy jej. Wizerz. Ogólnie mam piąty level, mam armora, a dalej mnie rozwalają w ciemnych losach. Lochy mnie rozwalają w ciemnych lochach, tak. Gdzie są świnie, tak propo. Przydałby się jakiś taki mini bosik. One są fajne. Podobała mi się walka z magiczną świnią. Ja chcę więcej takich walk. Dostałem specjalne klocki, świnie giną, świnie magiją. Same fajne rzeczy. Fajnym ladzie. Fajnoland. Następny kraj, na który zbuduję, będzie Fajnoland. I pewnie wszędzie będą bossowie. Pewnie tak. Hornet! Chodź szerszeń. Chodź, pobawimy się razem. Pobawimy się w kto umiera pierwszy. Aha, przewróciłeś się, minus 3 punkty. Rzucię jeszcze raz kostko, żeby zobaczyć, czy masz przejebane. I niestety wylosowałeś jedynkę. Na minusie. Masz przejebane w kościach. Okej, koniki się kąpią. Kąpcie się w ogniu! I w wodzie. Ogień w wodzie, okej. Okay. Podpalam wodę! To jest właśnie oznaka dobrej magii. Wow. Coraz częściej działa to odpychanie, coraz częściej mi się to podoba. Koniki są B, nic nie wyrzucają prawie. Shoulder armor plus 24, no oczywiście dla Warriora, prawda?
Oczywiście, że dla Warriora, oczywiście. To nie. To jest kiepskie. Dla Rogue, oczywiście, że tak. To jest, tak jak powiedziałem, minimalnie więcej HP mi daje jeden cały. A reszta nie jest dla mnie. O, i to jest, właśnie zostawiłem to sobie w ręku, żeby pokazać wam chamstwo. Zdobyłem o połowę silniejszą broń, oczywiście jest dla Rangera. Bo jakżeby inaczej. Jakżeby inaczej. Jebane życie. O, co tam? Kruk? Nie, Sowa. Chodź Sowa. Dawno cię nie widziałem. Okularnik. Tata mówi. Wyjdź, przecież wiem, że traficie. Jakie kung fu. Ol kung fu. Więcej do Sowy w lasie nie podejdę. Takich prawdziwych. Naprawdę, czy da się to wysadzać? Gnębi mnie ta myśl, muszę to sprawdzić potem. Widziałem bomby w sklepie, ale chyba były drogie. Tak mi się wydaje, w sumie wszystko jest drogie. Chociaż w sumie nie, itemy, które kupiłem, w sumie ta zbroja wyniosła mi około srebrnej monety, więc... To jest cała paczka dyń. Kradzionych dyń, albo ananasów, więc nie jest tak źle. Czy ja dobrze idę? W sumie idę dróżką prawie, że? Więc ta dróżka idzie do bossów, czy gdzieś tam. Zdobywam tu kwiatki i... Śmierć. Ognisko znowu. Zdobywamy. Łóżko wam się zjebało tak troszeczkę. Czy ona nie jest częściowo w górze? Tylko jeden klocek? Coś mi się wydaje. Czy ja mogę w tym spać? No, myślę, że moje nogi zwykle nie znikały. Jezus Maria! W skale. Jak was nienawidzę! Odczepcie! Śmierdzę! Śmierdzio atak. Dobra, jeszcze ktoś chce mnie o zawał przyprawić? Nikt? Super! Super! Śpi! Ciaku! Żabojadzie! Ja, pewnie sam siebie liżesz. Jak nikt nie patrzy. Zjadasz swoje nogi. W nocy. Dobra, wstajemy. Przez chwilę tak na górę popatrzałem, czemu moja mana się nie regeneruje, a to exp. Oho. Joke on me, czy coś tam. Tak, very on me. Wielki tal, to jest kino. To takie dla samochodów kino. Tu jest projektor, tutaj jest budka z biletami. O, tam jest biletier nawet, z łukiem. Bo wiadomo, przecież nie wyjdzie z budki, żeby wam przejebać za to, że wjechaliście bez biletu, więc ma łuk. Tylko, że tak samochodów jeszcze nie wynaleźli, więc interes się kiepsko kręci. Niestety. Kasiora, na mojego pisiora. Na moje nic. Nic nie słyszeliście. Znowu obozowisko, ja pitule. Jakaś wielka kampania zbuduje obozowisko dla nielegalnych imigrantów. W sumie oni wszyscy są, jak powiedziałem, nielegalnymi imigrantami, bo nie mają pozwolenia. Kolejny zamek. Może jeszcze jaskinia? Nie ma aż takiego. Ale jeden to też jest, bez jaskini, jebane. Nie, dobra. Właśnie mam problem z nimi, żeby trafić czasami. Widzę, że trafiałem. Nie pierwszy raz, jak coś takiego się dzieje. Tak z drugi, będzie z drugi. No. Znaczy w jednej jaskini miałem z tym problem, może tak, więc... A stało się tam to parę razy. Wielkie chmury przygniotą nas wszystkich. Czym ty jesteś? Kret! Jebany kret! Weź mi zrób dziurę tam, co? Po śmierci. Nieważne. Twój duch będzie wchodzić pod ziemię i przy okazji ja sobie też zajdę. Wow, aż ty głośny. Bia, le bleu. Dobra, teraz wiem, że jest oficjalne wejście do tego typu konstrukcji teraz, więc wystarczy po prostu iść naokoło. W sumie na mapie, szczerze mówiąc, w ten zamek na mapie wygląda jak góra, więc to jest trochę dezorientujące, szczerze mówiąc. Ale wielki kufel z cyckami. Kufel z cyckami. No nie mogę, no widzę kufel z cyckami, no. Albo Xboxa z cyckami. O, to jest Xbox z cyckami. Wejście. Nie przewracać mnie, mam ubezpieczenie. Jeszcze mi podniosą składki. Ale co ludzie? Właśnie, to są ludzie. Nie zamk nie umarłych, to są normalni ludzie, bandyci. Mówiłem, złodzieje, no. Niemcy się tu ukrywają, Ile mi HP zrobili? Znaczy damage'a, na minusie. Damage jest na plusie, ale na minusie życie.
Znowu słyszę ten bling. Wow! To jest! Nie umarł, też pewnie tyle było. Odczepcie się, przecież nie widzę. Wow! Ale przynajmniej wszystkich odpycha. Boże, nie wszystkich, bo dostaję dalej damage'a. Wow! Gdzie ja się zrygnuję? Gdzie jest zamek? Gdzie jest jebany zamek? Kurwa, zemsta! U, jest! Hello! Hello, zamek! Jestem żabą! Przejebaną! Jestem żabą! Przejebali mi z dyni! I dostałem list od Krysi! Panie panowie, ale to byłoby dzisiaj wszystko. Jutro odwiedzimy pieczary tegoż zamku. O, jeszcze raz odwiedzimy, jeszcze raz, bo pewnie wszyscy nie zginą od razu. Ale odwiedzimy i Xbox z cyckami. No nie mogę, no. Da się bardziej odzoomować? Szkoda. Właśnie, da się... Taka ciekawostka. Da się całkowicie HUD wyłączyć? No właśnie, przed chwilą włączyłem klawiaturę. Nie, nawet pod F1 nie ma, że F1 się to włącza, więc pewnie nie. Panie, panowie, dziękuję i do zobaczenia i do zrzucenia następnym razem. Pa, pa.